Lesen wir aus dem zweiten Petrusbrief. Przeczytamy z drugiego listu Piotra. Aus dem ersten Kapitel die Verse 16 bis 21. Pierwszy rozdział od 16 do 21 wiersza. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 16 wiersza. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Erste und der zweite Petrusbrief sind Briefe, die nicht an eine Versammlung direkt geschickt worden sind. Pierwszy i drugi list Piotra to listy, które nie są wysłane do jakiegoś konkretnego zgromadzenia, sondern an Gläubige, die im ersten Petrusbrief als Fremdlinge bezeichnet werden. Ale zostały skierowane do wierzących, którzy zostali określeni w pierwszym liście Piotra jako obcy przybysze. Also als solche ohne Bürgerrecht hier auf dieser Erde. A więc jako tacy, którzy nie mają na tej ziemi stałego obywatelstwa. Im zweiten Brief werden sie genannt gleich solchen, die den gleichen kostbaren Glauben haben wie wir. A w drugim liście nazwani są jako ci, którzy mają tą samą kosztowną wiarę jak i my. Dieses Wort kostbar liebt Petrus. Te słowo kosztowny, kosztowna umiłował Piotr. Er benutzt es öfter in seinen Briefen. I częściej używa te słowa w swoich listach. Vielleicht eine der schönsten Stellen, dass wir nicht durch Silber oder Gold erlöst worden sind. Może najpiękniejsze miejsce to jest właśnie to, że nie zostaliśmy odkupieni przez srebro albo złoto, sondern durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Tylko przez tą kosztowną krew baranka bez plamy i zmazy. Und so spricht er hier in Vers 1 von diesem kostbaren Glauben. A w tym przeczytanym rozdziale, w pierwszym wierszu mówi o wierze kosztownej. Das heißt ein Glaube, der mit dem Blut Christi in Verbindung steht. Czyli chodzi o tą wiarę, która powiązana jest z krwią Pana Jezusa. Der zweite Petrusbrief ist ganz interessant, weil jedes Thema ein eigenes Kapitel ein eigenes Thema hat. Ten drugi list Piotra jest interesujący, dlatego że każdy rozdział to jest odrębny temat. Ich fange mal hinten an in Kapitel 3. Chciałbym rozpocząć jak gdyby od tyłu, od trzeciego rozdziału. In Kapitel 3 sagt uns Vers 3 geht es um Spötter. W trzecim wierszu tego trzeciego rozdziału czytamy o naśmiewcach. Spötter, die mit Spötterei kommen. Naśmiewcy, którzy będą przychodzili z drwinami albo z szyderstwami. Ist das nicht unsere Zeit heute? Czy to właśnie nie jest opis naszych dzisiejszych czasów? Wie viel wird heute gespottet über Gott und über das Wort Gottes? Ile właśnie w dzisiejszych czasach wypowiadane jest szyderstwa i ludzie naśmiewają się z Boga i Jego słowa. In Kapitel 2 geht es nicht um Spötter. W drugim rozdziale nie chodzi o naśmiewców, sondern sagt Vers 1 um falsche Lehrer. Tylko tak jak czytamy w pierwszym wierszu, chodzi w nim o fałszywych proroków.
Wie viel falsche Lehre haben wir heutzutage? Ile właśnie fałszywych nauczycieli w dzisiejszych czasach właśnie oglądamy? Die Jungfrauengeburt wird in Frage gestellt. Na przykład podważają oni te narodzenie Pana Jezusa z dziewicy. Die Auferstehung wird in Frage gestellt. Podważają również też i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist, wird oft geleugnet. Bardzo często słyszymy też i zapieranie tego, że Pan Jezus jest tym wiecznym Synem Bożym. Die ganze Bibel wird in Frage gestellt. W ogóle to cała Biblia jest stawiana pod znakiem zapytania. Und falsche Lehre über dieses Buch und über die Person Gottes verbreitet. I fałszywe nauki rozpowszechniają się na całym świecie w zakresie tej księgi i samego Boga. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. To są właśnie czasy, w których my dzisiaj żyjemy. Und daher haben wir einen ganz aktuellen praktischen Brief für unser tagtägliches Leben. I możemy stwierdzić, że mamy przed sobą bardzo aktualny list dotyczący naszych codziennych spraw. Und deswegen beginnt dieses erste Kapitel mit einer großen Ermunterung. I dlatego też pierwszy rozdział tego drugiego listu Piotra rozpoczyna się od swego rodzaju zachęty, pociechy. Denn wir haben ja eine Ermunterung für unseren praktischen Glauben und für das Festhalten an dem prophetischen Wort Gottes. Dlatego, że znajdujemy tu zachętę do trzymania się mocno naszej wiary i tej prawdy objawionej w Słowie Bożym. Ich möchte die nicht gelesenen Verse nur kurz zusammenfassen. Chciałbym teraz króciutko streścić te wiersze, które nie czytaliśmy. Denn sie sind geprägt durch vier entscheidende Worte. Dlatego, że charakteryzują się czterema decydującymi słowami. Das erste haben wir schon gesehen, dieser kostbare Glaube. Pierwsze słowo już wspomnieliśmy. Chodzi tutaj o tą kosztowną wiarę. Das heißt, es geht hier also um das Glaubensgut. A w zasadzie chodzi tutaj o to dobro tej całej wiary, czyli treść wiary. Also nicht so sehr um den persönlichen Glauben in verschiedenen Umständen. A więc nie chodzi tutaj o osobistą naszą wiarę, jaką mamy w różnorodnych okolicznościach życia. Sondern um den Inhalt unseres Glaubens. Ale chodzi tutaj w tych wierszach o zawartość, o treść tej naszej wiary. Der eben eine Person ist. Która jest właśnie jedna osoba. Und der Apostel Petrus sagt, es ist der gleiche Glaubensinhalt, den auch empfangen hat. I apostoł Piotr tutaj mówi, że to jest dokładnie ta sama treść tej wiary, którą i my posiadamy. Er sagt mit uns. On mówi tu z nami. Er war sicherlich der Schreiber dieses Briefes. Z całą pewnością był on pisarzem tego listu. Aber er war nicht allein in Babylon und ich meine wirklich Babylon, als er diesen Brief schrieb. Ale on nie tylko sam osobiście przebywał w Babilonie, gdy pisał ten list i mam rzeczywiście na myśli to miasto Babilon. Nämlich 1. Petrus 5, Vers 13. Mianowicie przeczytamy 1. Piotra 5. rozdział 13. wiersz. Es grüßt euch die Miterwählte, das war seine Ehefrau. Pozdrawia was moja współwybrana, czyli tu chodzi o jego małżonkę. Und auch Markus, mein Sohn. Jak również też i pozdrawia was Marek, syn mój. Wahrscheinlich sein leiblicher Sohn. Prawdopodobnie tutaj chodzi o jego cielesnego syna. Und deswegen benutze er auch hier im zweiten Brief die Mehrzahlform im Anfang. I dlatego też i na początku drugiego listu on używa liczby mnogiej. Die katholische Kirche hat aus Babylon Rom gemacht. Ja, in der Kirche wird gesagt, dass Babylon ein anderer Name für Rom ist. Kościół twierdzi, że tym określeniem Babylon należy oznaczyć miasto Rzym. Aber dafür gibt es keinen Hinweis in der Bibel.
Ale co do tego nie ma żadnych wskazówek w samej Biblii. Denn Petrus schreibt natürlich an Judenchristen. Dlatego, że Piotr pisze tutaj do chrześcijan, którzy pochodzili z Żydów. Solche gab es in Rom damals nicht. Sie mussten nämlich Rom verlassen, lesen wir in der Apostelgeschichte. A właśnie takowych wierzących Żydów nie było w mieście Rzymie, bo czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, że zostali zmuszeni przez cesarza do opuszczenia Rzymu. Während es in dem tatsächlichen Babylon Judenchristen gab, sogar eine riesige Gemeinde. Podczas gdy wiemy, że w rzeczywistym mieście Babylon rzeczywiście znajdował się zbór wierzących Żydów. Dort wird Petrus wahrscheinlich hingereist sein, um seinen Dienst weiter fortzuführen. I jest to wielce prawdopodobne, że Piotr tam pojechał, aby kontynuować swoją służbę. Und von dort aus schreibt er eben diesen Brief. I właśnie z tej miejscowości on wysyła, czy pisze i potem wysyła ten list. Über diesen kostbaren Glauben. List, który opisuje tą kosztowną wiarę. Das nächste wichtige Wort haben wir in den Versen 3 bis 4, 3 und 4. Następne bardzo ważne słowo mamy zawarte w wierszach od 3 do 4. Und das ist das Wörtchen geschenkt. I to jest słówko obdarowany, podarowany. Dass Gott uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Tak, Bóg wszystko to, co my potrzebujemy do życia i do pobożności, podarował nam. Und dann sagt Vers 4, und dann haben wir wieder dieses Wort von eben, dass er uns die kostbaren Verheißungen geschenkt hat. I wiersz 4 znowu wymienia tutaj te poprzednio wymienione słowo. U nas jest określone największe obietnice, w oryginale jest kosztowne obietnice. Sind wir uns dessen immer bewusst, dass alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott? Czy jesteśmy tego świadomi, że wszystko, co posiadamy, to jest praktycznie podarunek od Boga? Und so beginnt Petrus hier den Teil dieses Briefes. I w taki sposób właśnie Piotr rozpoczyna tutaj tą część tego listu. Was machen wir mit einem solchen Geschenk? A co my zrobimy z tego rodzaju podarunkiem? Wir müssen uns befleißigen, dass wir uns damit beschäftigen. Musimy bardzo się wysilić i pilność tutaj okazać, abyśmy zajmowali się tym podarunkiem. Und das ist das nächste wichtige Wort, was jetzt in den Versen 5 bis 10 kommt. I to jest właśnie treść następnego ważnego słowa, które jest zawarte w wierszach od 5 do 10. Er sagt, auf der einen Seite sind dort die Geschenke Gottes. I mówi do nich, z jednej strony widzicie te wszystkie podarunki Boże. Auf der anderen Seite ist dort die Welt mit ihrer Begierde. Ale z drugiej strony możecie też i stwierdzić, jak bardzo światowymi są wasze pożądliwości. Und deswegen sagt er in Vers 5, so wendet allen Fleiß an. I dlatego on do nich mówi w wierszu 5, właśnie dlatego dołóżcie wszelkiej pilności, wszelkich starań. Um ganz praktisch auch in diesem Geschenk zu leben, was er uns gegeben hat. Aby w praktyczny sposób żyć w tym podarunku, który myśmy od Boga otrzymali. Und in Vers 10 noch einmal, darum, Brüder, befleißigt euch. I znowu w wierszu 10, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań albo pilności. Fleiß bedeutet immer, dass ich auch Energie einsetze. Pilność czy starania zawsze wymagają też i włożenia z naszej strony odpowiedniej dawki energii. Dass ich Zeit investiere. Chodzi o to, abyśmy właśnie zainwestowali nasz czas. Gott hat so viel für uns getan. Przecież Bóg tak wiele dla nas uczynił. Was ist meine und deine Antwort in unserem Leben? I jak teraz wygląda twoja i moja odpowiedź z naszego życia? Wir vergessen das oft, nicht wahr? Nieprawdaż, jakże często zapominamy o tym. Das weiß Petrus auch. I to też wiedział Piotr. Dass man sowas schnell vergessen kann.
że my tak wszystko możemy szybko zapomnieć. Deswegen kommen wir zu dem vierten wichtigen Wort in diesen Versen. I dlatego przejdziemy do czwartego bardzo ważnego słowa zawartego w wierszach tego listu. Und da sind die Verse 12 bis 15. A to są właśnie wiersze od 12 do 15. Das ist erinnern, erinnern, erinnern. I w których możemy doczytać się kilkakrotnego przypominając, przypominając. Vers 12. 12 wiersz. Ich will euch immer an diese Dinge erinnern. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. Vers 13. Wiersz 13. Euch durch Erinnerung aufzuwecken. Aby was pobudzać przez przypominanie. Vers 15 am Ende. 15 wiersz pod koniec. Damit ihr imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Abyście byli w stanie również i te rzeczy ciągle na nowo sobie na pamięć przywoływać. Also Petrus sagt, Gott hat uns so viel geschenkt. A więc Piotr mówi, Bóg nam tak dużo podarował. Wir müssen uns befleißigen darin zu leben. I my musimy się bardzo starać o to, aby w tym żyć. Aber Gott weiß, dass wir das leider oft vergessen. Ale Bóg również też i wie o tym, że niestety tak łatwo o tym zapominamy. Darum erinnere ich euch dran. I to dlatego też i ja przypominam wam o tym, damit ihr euch nach meinem Abscheiden gegenseitig daran erinnern könnt. Abyście po moim odejściu z tego świata dalej sobie mogli wzajemnie przypominać. Und so erinnern wir uns heute auch daran. I też i również my dzisiaj znowu sobie o tym przypominamy. Christenleben ist nicht etwas Theoretisches. Bo być chrześcijaninem w swoim życiu to nie jest tylko teoria. Christenleben ist etwas Praktisches. Bo życie chrześcijanina to jest rzecz jak najbardziej praktyczna. Und dann wechselt ein klein wenig das Thema. I następnie troszeczkę zmienia temat. Und in diesen Versen, die wir gelesen haben, geht es um dieses prophetische Wort. I w tych wierszach od 16, które przeczytaliśmy, chodzi właśnie o te słowo prorocze. Wir haben dieses prophetische Wort sogar schon gelesen heute Morgen in Matthäus 17. I dzisiaj rano już to słowo prorocze żeśmy mogli przeczytać z Mateusza z 17 rozdziału. Dieses Ereignis dort auf dem Berg der Verklärung. I czytaliśmy o tym zdarzeniu na Górze Przemienienia. A Petrus sagt zuerst noch etwas anderes. Ale Piotr do tego dodaje jeszcze coś innego. Das, was er schreibt und das, was im Wort Gottes steht, das sind nicht Fabeln. Że to, co on pisze i to, co w ogóle jest zapisane w Słowie Bożym, to nie są baśnie. Also nicht irgendwas, was sich Menschen ausgedacht haben. A więc nie są to rzeczy, które sobie kiedyś ludzie wymyślili. Nicht irgendwas, was man irgendwo abgeschrieben hat. Nie są to rzeczy, które ludzie sobie gdzieś od czegoś odpisali, sondern es ist aufgeschrieben worden von Augenzeugen. Ale są to słowa, które są zapisane przez naocznych świadków. Es gibt kein besseres Zeugnis, keinen besseren Zeugen als einen Augenzeugen. Przecież nie ma innego lepszego świadka jak świadek naoczny. Sogar Johannes betont das in seinem ersten Brief. Nawet Jan to bardzo podkreśla w swoim pierwszym liście. Diese gewaltigen Einleitungsworte dort. Gdy spojrzymy na te wspaniałe słowa wstępów do tego listu. Was von Anfang an war. To, co było od początku, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Was wir gehört. Co słyszeliśmy. Und was wir mit unseren Augen gesehen haben. I co oczami naszymi widzieliśmy. Vers 2. Drugi wiersz. Das Leben ist offenbart worden. A żywot objawiony został. Und wir haben gesehen. I widzieliśmy go. Vers 3. Trzeci wiersz. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Weißt du, wer Augenzeugen hast? Czy wiesz, kto ma tych naocznych świadków? Jedenfalls, wenn es hier um solche biblischen Augenzeugen geht. Przynajmniej jeśli chodzi o tych biblijnych świadków naocznych. Bezeuge etwas draußen von Christus.
I ty zaświadcz coś na zewnątrz w otoczeniu swoim o Chrystusie. Und so wirst, sofort wirst du erfahren, wer dich hasst. Wer dich hasst. Nein. Ach, hasst. To wtedy natychmiast doświadczysz tego, kto będzie ciebie nienawidził. Nämlich der Teufel. Mianowicie diabeł. Der Teufel hat ein großes Ziel. Diabeł ma przed sobą zawsze jeden wielki cel. Ein Zeugnis für Christus zu zerstören. Żeby zawsze niszczyć to świadectwo o Chrystusie. Und so hasst der Teufel diese biblischen Augenzeugen. I dlatego też i diabeł znienawidził tych biblijnych świadków naocznych. Wer nicht davon überzeugt ist, Apostelgeschichte 12. Jeżeli ktoś jeszcze o tym nie jest przekonany, że tak jest, to otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, 12 rozdział. Apostelgeschichte 12, Vers 2. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział, 2 wiersz. Herodes ließ aber Jakobus mit dem Schwert töten. Jakuba, brata Janowego, kazał Herod ściąć. Hast du dich mal gefragt, warum Jakobus? Czy nigdy siebie samego nie zapytałeś, dlaczego akurat Jakuba? Er war einer von den drei Augenzeugen auf dem Berg der Verklärung. Dlatego, że on był jednym z tych trzech świadków na tej górze przemienienia. Wer ist die zweite Person, die er anschließend töten möchte? A któż był tą drugą osobą, którą on również próbował natychmiast zabić? Vers 3. Czytamy w wierszu trzecim, 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. W środku tego wiersza kazał pojmać i Piotra. Warum denn Petrus als nächstes? Dlaczego akurat Piotra jako następną osobę? Er war auch einer von den drei Augenzeugen in Matthäus 17 auf diesem Berg der Verklärung. Piotr również był tą następną osobą jako ten świadek naoczny na górze przemienienia. Das Ziel von Satan ist, die Augenzeugen zu töten. I celem szatana było jak najszybciej pozabijać wszystkich świadków naocznych. Dazu benutzte ein menschliches Werkzeug Herodes. I dlatego on używał tutaj tego narzędzia Heroda. Und so versucht Satan heute dieses Zeugnis, das Wort Gottes zu zerstören. I dalej szatan po dziś dzień próbuje te świadectwo Słowa Bożego ciągle zakłócać. Indem er dafür sorgt, dass alles, was in der Bibel steht, in Frage gestellt wird. Mianowicie w ten sposób, że on wszystko to, co jest napisane w Biblii, ciągle na nowo podważa. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass zur Zeit des zweiten Petrusbriefes zwei Augenzeugen noch lebten. Ale Bóg o to się postarał, aby za czasów pisania tego drugiego listu Piotra jeszcze dwóch naocznych świadków dalej żyło. Nämlich Petrus und Johannes. Mianowicie Piotr i Jan. Auch wenn der Herr wunderbar bei Petrus helfen musste. Podczas gdy Pan musiał w cudowny sposób wkroczyć w sytuację i pomóc Piotrowi wyzwolić go z rąk Heroda. Und so kann er in Vers 16 sagen, dass es Augenzeugen gibt, die seine herrliche Größe gesehen haben. I dlatego on mógł w tym drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale w 16 wierszu napisać, że są jeszcze ci naoczni świadkowie, którzy widzieli Pana w jego wielkości. Aha, das ist das herrliche Thema in Matthäus 17. O, to jest właśnie ten wspaniały temat, jaki jest zawarty w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale. Dieses prophetische Ereignis, was dort beschrieben wird, to prorocze zdarzenie, które tutaj jest opisane, hat ein großes Thema, uns was von der Herrlichkeit Christi zu zeigen. Ma za cel ten jeden wielki temat, aby pokazać nam chwałę Chrystusa. Und das ist das gesamte Thema alttestamentlicher Prophetie. I to równocześnie też jest wspólny temat wszystkich starotestamentowych proroctw. Bei alttestamentlicher Prophetie, da geht es nicht um dich und um mich.
W tych starotestamentowych proroctwach nie chodzi ani o ciebie, ani o mnie. Da geht's auch nicht unbedingt um Israel, auch wenn sie schon mal drin vorkommen. I nawet tak do końca nie chodzi o samego Izraela, nawet jeżeli on w tych proroctwach jest często wymieniany. Sondern schlussendlich gibt es nur ein einziges Ziel. Ale koniec końców we wszystkich proroctwach starotestamentowych możemy zauważyć jeden bardzo ważny cel. Die Herrlichkeit Christi als vollkommener Mensch sichtbar für die Welt. Wspaniałość, chwała Pana Jezusa jako tego doskonałego człowieka, aby była widoczna dla całego świata. Das ist das Thema der Prophetie im Alten Testament. Takim jest temat wszystkich proroc Starego Testamentu. Gott wusste da schon, wie sein Sohn auf dieser Erde leiden würde. Bóg wiedział o tym, w jaki sposób jego syn tutaj na tej ziemi będzie cierpiał. Gott wusste diesen Weg, den sein Sohn in vollkommener Treue gehen würde. Bóg wiedział, że jego syn w doskonałej wierności pójdzie swoją drogą tutaj na tej ziemi. Und wie die Menschen ihn verachteten und verspotteten. I wiedział o tym, jak ludzie pogardzą nim i go wyśmieją. Wie sie ihn sogar an das Kreuz nagelten. A nawet przybiją go gwoździami do krzyża. Und wie Jesus Christus heute der Verachtete ist. I po dziś dzień Jezus Chrystus jest dla tego świata tym pogardzonym. Der Verworfene, für die Welt keinen Platz hat. Jest tym odrzucanym, dla którego świat nie ma miejsca. Ja, sagt Gott, der sich so tief erniedrigt hat, den werde ich einmal hoch erhöhen. Tak, Bóg powiedział, że ten, który tak kiedyś bardzo się uniżył, ja kiedyś go bardzo wielce wywyższę. Und ihm einen Namen geben, der über jeden Namen ist, wie das Paulus im Philipperbrief sagt. I daruję mu imię, które jest ponad wszelkie imię, tak jak to określił Paweł w liście do Filipian. Und davon sprechen diese Prophezeiungen. I to właśnie o tym wszystkim mówią wszystkie proroctwa starotestamentowe. Das heißt Prophetie im Alten Testament, da geht es nicht um Kopfwissen. A więc proroctwa Starego Testamentu to nie tylko jest taka wiedza, która powinna nasze umysły, nasze głowy wypełnić. Sondern geht es darum, dass unsere Herzen mit der Herrlichkeit Christi gefüllt werden. Ale w nich wszystkich właśnie chodzi o to, aby wypełnić nasze serca tą chwałą Chrystusową. Was sahen sie in Matthäus 17? A więc co tam oni widzieli w Mateusza w 17 rozdziale? Sie sahen den Herrn völlig anders, als sie ihn sonst auf dieser Erde kannten. Oni zobaczyli swojego Pana w całkowicie innym stanie, niż dotychczas go na tej ziemi znali. Und so wurde er ja auch vor ihren Augen verwandelt. On tam przemienił się przed ich oczami. Und dann leuchtete sein Angesicht wie die Sonne. I widzieli, że twarz jego promieniowała jak słońce. Und seine Kleider wurden weiß. Jego odzienie stało się białe. Und dann erschien plötzlich Mose und Elia. I nagle, gdy ukazali się Mojżesz i Eliasz, und jetzt ist klar, wovon das hier alles spricht. To dla nich stało się jasne, o czym oni razem ze sobą teraz rozmawiali. Es spricht davon, dass der Herr mit allen seinen Heiligen einmal wiederkommen wird auf diese Erde. Rozmawiali o tym, że Pan ze wszystkimi swoimi świętymi kiedyś przyjdzie z powrotem w chwale na tą ziemię. In Macht und Herrlichkeit. W mocy i chwale. Das heißt, Mose und Elia sind Bilder von Gläubigen, die dann entrückt sind. Czyli to oznacza, że Mojżesz i Eliasz są obrazami, przykładami na tych wszystkich wierzących, którzy kiedyś z tej ziemi będą zabrani przez pochwycenie przez Pana. Mose, die Gruppe der Gläubigen, die bei der Entrückung gestorben ist. Mojżesz reprezentuje tą grupę wierzących, którzy na tej ziemi będą żyli i przejdą do wieczności przez śmierć. Die zunächst einmal auferweckt werden. Którzy w tym właściwym dniu będą wszyscy zmartwychwzbudzeni. Elia, ein Bild von der Gruppe der Gläubigen, die lebt.
A Eliasz jest obrazem na grupę tych wierzących, którzy będą jeszcze żyli w momencie przyjścia Pana. Und dann werden beide gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. I wtedy wspólnie obydwie te grupy będą zabrane z tej ziemi i na spotkanie Pana na obłoki będą podążać. Und dann werden all die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testaments und die der Gnadenzeit bei Christus sein. I wszyscy wierzący z czasów Starego Testamentu i Nowego Testamentu będą razem z Chrystusem. Und dann werden sie am Ende der Drangsalzeit mit Christus auf diese Erde kommen, um zu herrschen. I na koniec tego czasu wielkiego ucisku oni razem z Chrystusem przyjdą tutaj na tą ziemię, aby razem z Chrystusem na tej ziemi, nad tą ziemią panować. Aber mit einem verherrlichten Christus. Ale już z Chrystusem, który jest uwielbionym Chrystusem. Und jeder wird seine Herrlichkeit und seine Größe sehen. I każdy na tej ziemi zobaczy jego chwałę i wielkość. Und falls jemand hier ist, der noch keine Entscheidung für Gott getroffen hat. Jeżeli w tej sali jeszcze jest ktoś taki, który za swojego życia jeszcze nie podjął właściwej decyzji, aby pójść z Bogiem. Und wenn du es zu Lebzeiten nicht tust, to wiedz, że jeżeli tego kroku nie uczynisz za czasu twojego życia na tej ziemi, dann wirst du zu der Gruppe gehören, die Gott zwingt, dass sie ihre Knie vor seinem Sohn beugen müssen. To wiedz o tym, że Bóg, że będziesz należał do takiej grupy ludzi, których Bóg zmusi do tego, aby swoje kolano przed jego synem ugięli. Wir tun es jetzt freiwillig. A my czynimy to dzisiaj dobrowolnie. Und so erklärt also Petrus dieses Brief, dieses Bild im zweiten Petrusbrief. I tak też i Piotr ten obraz, który teraz żeśmy przedstawili, wyjaśnia w swoim drugim liście. Dass es hier um Herrlichkeiten geht. I mówi o tym, że chodzi tutaj o tą chwałę jego. Guck mal, Vers 16, Augenzeugen seiner herrlichen Größe. I mówi pod koniec 16 wiersza, lecz jako naoczni świadkowie jego wspaniałej wielkości. In Vers 17, er empfing von Gott Herrlichkeit. 17 wiersz, wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę. Als diese Stimme kam, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Und jetzt sagt er, wir waren nicht nur Augenzeugen, wir waren auch Ohrenzeugen, wir hörten diese Stimme. I on mówi dalej, że my nie tylko byliśmy naocznymi świadkami, 18 wiersz, ale my byliśmy też i świadkami, którzy na własne uszy słyszeli ten głos. Und das hat das Herz von Petrus erwärmt. I to zdarzenie tak do obecnej chwili bardzo rozgrzewało serce Piotra. Wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn du dieses Wort Gottes mit deinen Augen liest? A jak wygląda sprawa z tobą, gdy ty twoimi oczami czytasz to Słowo Boże? Wie sieht es in deinem Herzen aus, wenn du etwas von dem Wort Gottes mit deinen Ohren hörst? Jak w twoim sercu ta sprawa wygląda, gdy ty twoimi uszami słyszysz Słowo Boże? Lässt dich das kalt? Czy to pozostawia ciebie zimnym? Oder erwärmt das mein und dein Herz? Albo czy to Słowo rozgrzewa twoje i moje serce? Dass Christus groß wird in unseren Herzen. Bo Chrystus chce być wielkim w naszych sercach. Ist das nicht ein gewaltiges Zeugnis, was Gott gab? Czyż to nie jest potężnie wielkie świadectwo, które Bóg tutaj dał? Ich habe wohlgefallen an ihm gefunden. I powiedział o swoim synu, że ja znalazłem w nim swoje upodobanie. Sagt Gott dreimal während seines öffentlichen Dienstes. A Bóg to uczynił trzykrotnie w czasie jego publicznej służby tutaj, gdy żył na ziemi. Einmal zu Beginn, als der Herr sich taufen ließ. Na samym początku, gdy czytamy o tym, że on dał się ochrzcić. Letzter Vers in Matthäus 3. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, ostatni wiersz, 17.
Mateusza 3:17. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Am Anfang seines öffentlichen Dienstes. A był to sam początek jego publicznej służby. Dann Matthäus 12. Następnie w 12 rozdziale tej Ewangelii Mateusza. Ein Zitat aus Jesaja. Znajdujemy tutaj zapisany cytat z księgi proroka Izajasza. Das heißt, Gott hat das schon vor Grundlegung der, oder Gott hat es schon im Alten Testament ausgesprochen. To znaczy, że Bóg już te słowa wypowiedział w Starym Testamencie. Was für ein herrliches Wort. A jakże to jest wspaniałe słowo. Erstens, mein Knecht. Po drugie, w 12 rozdziale od 18 wiersza czytamy, oto sługa mój. Also Matthäus 12, vers 18, ja? Ja. Zweitens, den ich erwählt habe. Po drugie, którego wybrałem. Drittens. I trzecie. Mein Geliebter. Umiłowany mój. Viertens, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. I czwarty punkt, w którym moja dusza ma upodobanie. Fünftens, ich werde meinen Geist auf ihn legen. Piąty punkt, w którym moja, przepraszam, złożę na niego ducha mego. Schon im Alten Testament hat Gott angekündigt, dass sein Sohn auf dieser Erde sein wird. Już w Starym Testamencie Bóg to ogłosił, że jego syn będzie tutaj na tej ziemi. Der einzige, auf den Gott seinen Geist vollkommen legen kann. Ten jedyny człowiek, na którym Bóg mógł złożyć swojego ducha. Mit dem er eine vollkommene Gemeinschaft hatte. Z którym mógł mieć doskonałą społeczność. Und an dem Gott in seinem Inneren Wohlgefallen gefunden hatte. I w którym Bóg w jego wnętrzu znalazł całkowite swoje upodobanie. Was für eine herrliche Person ist dieser Sohn Gottes. Jakże chwalebną, wspaniałą osobą jest ten Syn Boży. Wir merken also, wir sehen etwas von den Leiden unseres Herrn, er war der Knecht, und von den Herrlichkeiten danach. I widzimy tutaj tego sługę, który cierpiał na tej ziemi i który wszedł do chwały później. Petrus schreibt das in seinem ersten Brief, dass das der Inhalt der Prophetie ist, die Leiden des Christus und die Herrlichkeiten danach. Piotr w swoim pierwszym liście właśnie o tym napisał, że to jest treścią proroctwa, ten cierpiący Chrystus i później chwała, jaka po tym nastąpi. Aber dazwischen fehlt eine Zeitepoche. Ale pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami jak gdyby brakuje epoki czasu. Es fehlt die Zeit der Gnade. I brakuje tutaj tego okresu obecnego czasu łaski. Gehen wir noch zu einer Stelle in dem Propheten Jesaja. I spójrzmy jeszcze na jedno miejsce w księdze proroka Izajasza. Kapitel 9, vers 5. 9 rozdział, 5 wiersz. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Izajasza 9 rozdział 5 wiersz. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. Das ist seine herrliche Geburt hier auf dieser Erde. To jest mowa o jego wspaniałym narodzeniu się tu na ziemi. Und dann, wie geht Vers 5 weiter? I jak dalej potem brzmi treść tego 5 wiersza? Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. I spocznie władza na jego ramieniu albo ramionach. War das am Kreuz sichtbar? Czy coś z tego było widoczne na krzyżu Golgoty? Ist das jetzt sichtbar für den natürlichen Menschen? Czy i dzisiaj jest coś z tego widoczne dla tego naturalnego człowieka? Nein. Nie. Wir wissen, dass es so ist. My wiemy jako wierzący, że tak to jest. Aber es ist nicht sichtbar. Ale to nie jest widoczne. Aber es wird einmal sichtbar sein in der Zukunft. Ale kiedyś będzie to w przyszłości widoczne. So haben wir also im Alten Testament eine unterbrochene Prophetie. A więc stwierdzamy, że w Starym Testamencie jest proroctwo, które ma przerwę. Wir haben das Kind auf dieser Erde und die Herrlichkeit danach.
Oglądamy tu w tym proroctwie to dziecię na tej ziemi, a później już od razu chwałę późniejszą. Das heißt, die Zeit, Epoche der Gnade ist ausgeblendet. Czyli widzimy, że zakryte jest tutaj w Starym Testamencie w proroctwie istnienie tej epoki obecnego czasu łaski. Nun sagt Petrus. Ale Piotr dalej tu mówi w swoim liście. Trotzdem ist dieses prophetische Wort so wichtig für uns. Pomimo tego to prorocze słowo jest bardzo ważne dla nas. Und wissen wir, dass fast die gesamte Bibel ein prophetisches Wort ist? A czy w ogóle o tym wiemy, że prawie że cała Biblia jest słowem proroczym? Mose sagt einmal einen Propheten gleich mir. Mojżesz w jednym ze swoich rozdziałów, swoich ksiąg wyraża się, że proroka takiego jak ja da wam Pan. Mose war ein Prophet. Mojżesz był prorokiem. Dann sind die fünf Bücher Mose haben auch einen prophetischen Charakter wenigstens. I to dlatego właśnie ten pięcioksiąg mojżeszowy nosi ten charakter proroczy. Wissen wir, dass die Psalmen auch prophetische Bücher sind? Czy wiemy również o tym, że i psalmy są księgami proroczymi? Muss gucken, ob ich's finde, sagt der Herr selbst. Może to też i znajdę, bo Pan sam o tym powiedział. Es müsste in Matthäus sein. To prawdopodobnie jest w Ewangelii Mateusza. Ja, Mateusz 10. Nein, 13. Przepraszam, w 13 rozdziale Mateusza. Vers 35. W 35 wierszu. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht. Mateusza 13, rozdział 35 wiersz. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił. Und dann zitiert aus Psalm 78. I nagle tutaj czytamy cytat Psalmu 78. Also sagt der Herr, sogar die Psalmen enthalten prophetische Worte. A więc też i Psalmy zawierają słowa prorocze. Und wir kennen die großen Propheten, die kleinen Propheten, fast das ganze Alte Testament hat irgendwie einen prophetischen Charakter. A przecież w Starym Testamencie są zawarte też i księgi tych wielkich proroków i małych proroków, czyli możemy powiedzieć, że prawie że cały Stary Testament jest księgą proroczą. Ja, sagt Petrus, das besitzen wir. I Piotr tutaj mówi, my to właśnie wszystko posiadamy. Und das, was dort geschrieben ist, das ist fest, das ist angekündigt, das ist sicher. I te całe słowo prorocze, one jest potwierdzone i wy dobrze czynicie, trzymając się go. Aber, sagt Petrus, ale, jeszcze dodaje Piotr, auf das ihr achten sollt. I na które macie zwrócić uwagę. Das heißt, dass ihr das zu einem Teil von eurem Leben machen sollt. A to oznacza, że to słowo prorocze musicie uczynić cząstką swojego życia. Und ich glaube, in dem Zeitalter des Smartphones und Internets. I ja właśnie myślę, że w obecnych czasach smartfonów i internetu. Da kann man nicht oft genug darauf hinweisen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen. To nie jest to za dosyć ciągle na nowo przypominać, jak rzeczą ważną jest, aby czytać Słowo Boże. Dass man diese ganzen elektronischen Geräte auch mal beiseite legen kann am Tag. Abyśmy mogli w ciągu naszego dnia wszystkie te urządzenia elektroniczne odłożyć na bok. Um hier dieses prophetische Wort zu lesen. I abyśmy czytali to Słowo Prorocze. Um darauf zu achten. I również zwracali uwagę na treść tego słowa. Damit es Lebensgeschichte in mein Herz schreibt. Aby te wszystkie historie mogły wryć się w moim sercu, wypisać się na nim. Wie auf eine Lampe. I mamy się trzymać jak lampy świecącej w ciemności. Weil das auch im Gebet genannt wurde, dieser Ausdruck Lampe oder Leuchte, kam ich hier auf diese Stelle, auf eine Lampe an einem dunklen Ort leuchtet. I ponieważ w modlitwie było wspomniane, że to słowo jest jak taka pochodnia, czy lampa świecąca w ciemnym miejscu,
to wspomniało mi się właśnie to słowo zawarte w tym 19 wierszu. Drumherum ist alles Finsternis. Tak, bo wokoło nas wszystko jest ciemnością. Was du in der Schule lernst, ist vom Prinzip her, ich sag mal, Finsternis. Bo wszystko to, czego ty się w szkole uczysz, to ogólnie mówiąc jest ciemnością. Natürlich ist die Mathematik nicht falsch, die du lernst. Naturalnie nie chcę powiedzieć, że matematyka, której się uczysz, jest rzeczą złą. Und vielleicht auch nicht die Biologie. Może też i biologia, której się uczysz, nie jest rzeczą złą. Aber die Biologie ohne Gott. Ale jednak jest to uczona biologia bez Boga. Die in der Evolution endet. Biologia, która kończy się ewolucją. Das ist Finsternis um uns herum. I to wszystko świadczy, jak wielka jest ciemność wokoło nas. Die Menschen ohne Gott sind Finsternis um uns herum. A ludzie sami bez Boga też nazwani są ciemnością i my mamy ich wokoło siebie. Das ganze, ihr ganzes Lehrgebäude um uns herum ist Finsternis, weil es ohne Gott ist. Ja, das, die Lehren, also die ganzen Regeln, die sie aufstellen. Również i ogólnie mówiąc, cała nauka wokoło nas to też jest ciemnością. Aber es gibt eine Lampe. Ale jest pewna lampa. Und diese Lampe, die leuchtet. I lampa albo pochodnia, tak jak tutaj jest w naszym tumaczeniu, ona się pali. Die leuchtet an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. I ona świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta. Und diese Lampe besitzen wir. I tego rodzaju lampę my posiadamy. Das ist das Wort Gottes. I jest nią Słowo Boże. Psalm 119. Przeczytajmy o tym w Psalmie 119. Vers 105. 105 wiersz. Dein Wort ist Leuchte oder Lampe meinem Fuß. Psalm 119, 105 wiersz. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Und Licht für meinen Pfad. I światłością dla ścieżek moich. Wir haben diese zwei verschiedenen Wörter noch einmal in Sprüche 6, Vers 23. Te dwa słowa znajdujemy jeszcze też i w Przypowieściach Salomona w 6 rozdziale. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Belehrung ein Licht. W 23 wierszu, Przypowieści 6 rozdział, 23 wiersz. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Scheinbar sind diese beiden Wörter nicht genau das gleiche. Wprawdzie te dwa słówka nie są dokładnie tym samym. Und so bedeutet dieses erste Wort Leuchte wie so eine Art Laterne, die man braucht, wenn es dunkel ist. I te pierwsze słówko pochodnia to ma na myśli latarnię, która świeci w ciemnym miejscu. Ein Licht, das hell genug ist, um uns in der Nacht den Weg zu leuchten. A jest to światło, które jest na tyle wystarczająco jasne, aby oświetlić nam naszą drogę, gdy jest ciemność. Ein Licht, das ich brauche, wenn der Weg vielleicht nicht ganz klar zu sehen ist, den ich gehen soll. Jest to światłość, która wystarczająca jest, aby oświetlić drogę w ciemności, gdy nie wiem, jak nią podążać. Wenn der Weg vielleicht durch Schwierigkeiten, durch Dunkelheit geht. Może wtedy, gdy droga nasza prowadzi przez trudności i przez ciemność. David spricht einmal von dem Tal des Todesschattens. Dawid też w jednym ze swoich psalmów mówi o dolinie cienia śmierci. Da ist dieses Wort Trost für unseren Weg. I wtedy to słowo jest pociechą na naszej drodze. Aber es ist auch Licht für meinen Pfad. Ale ono również jest też i światłością na ścieżce mojej. Und da geht es um den Pfad, den ich gehen soll am Tag. A tu chodzi o tą światłość, którą my mamy w ciągu dnia, aby iść naszą ścieżką. Wenn es um so die tagtäglichen Fragen geht, auch um lehrmäßige Fragen.
Wtedy, gdy chodzi o nasze codzienne pytania, ciągle na nowo się pojawiające, ale również gdy chodzi o pytania dotyczące nauki Słowa Bożego, dann ist die Bibel ein Licht, wodurch ich ganz klar sehen kann. To wiedz o tym, że Biblia zawsze jest tą światłością, w której możesz wszystko bardzo dokładnie zobaczyć. Dafür ist dieses prophetische Wort, wie es heißt, eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. I to właśnie dlatego to prorocze słowo jest taką lampą, która świeci w ciemnym miejscu. Und dann endet das ja ganz interessant, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht. I ten 19 wiersz w naszym pierwszym rozdziale kończy się takim szczególnym słowem: dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka. Es ist hier nicht der Tag des Herrn, den wir gestern hatten. To den wir gestern Abend in der Betrachtung hatten. Tu nie jest mowa o tym dniu pańskim, o którym żeśmy wczoraj mogli mówić. Denn hier fehlt vor dem Wort Tag auch der Artikel. Dlatego, że tu przed tym słowem dzień w oryginale brakuje rodzajnika. Sondern es geht darum, bis dieser Tag und der Morgenstern anbricht oder aufgeht in unseren Herzen. Ale tu chodzi o ten dzień, który zaświta, i ta jutrzenka, aby zaświeciła w sercach naszych. Wovon spricht der Morgenstern? Na co obrazowo wskazuje jutrzenka czy gwiazda zaranna? Der Herr Jesus sagt selbst, dass er der glänzende Morgenstern ist. Pan Jezus sam o sobie powiedział, że jest tą jaśniejącą, błyszczącą gwiazdą zaranną. Astronomisch ist das ein anderer Ausdruck für den Planeten Venus. Astronomicznie to jest określone nazwą planeta Venus. Und man sieht ihn morgens, bevor die Sonne aufgeht, als den hellsten Lichtpunkt am Himmel. I zawsze zanim słońce wzejdzie, to możemy tą planetę Venus oglądać jeszcze na ciemnym tle nieba jako najjaśniejszy świecący punkt. Er spricht von der Entrückung der Gläubigen. I obrazowo ta jutrzenka pokazuje nam pochwycenie wierzących i zabranie przez Pana do nieba. Denn anschließend wird die Sonne aufgehen. Bo po tej jutrzence dopiero następuje wschód słońca. Von der Malachi sagt die Sonne der Gerechtigkeit. O którym Malachiasz w swoim proroctwie mówi, że jest to słońce sprawiedliwości. Und das ist der Herr als Richter. A to obrazowo wskazuje to określenie na Pana jako sędziego. Aber Gott lenkt hier unsere Herzen auf den Zeitpunkt der Entrückung. Ale Bóg w tym wierszu kieruje serca nasze na ten czas, gdy nastąpi pochwycenie i zabranie wierzących ze ziemi. Aber nicht, dass wir uns vor Augen halten, dass bald die Entrückung stattfinden wird. Ale nie tak bardzo, żebyśmy mieli przed oczami, że wkrótce nastąpi też ten moment pochwycenia i zabrania. Denn es heißt nicht, und der Morgenstern aufgeht. Punkt. Nächster Satz. Bo nie jest tutaj napisane, że i nie wzejdzie jutrzenka, kropka, koniec tego wiersza. Sondern es heißt, dass er aufgeht in euren Herzen. Nie, ten wiersz dalej ma treść: wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Dass unsere Herzen mit dieser Person und dem Ereignis gefüllt sind. Chodzi o to, aby nasze serca były wypełnione tym zdarzeniem i tą osobą z tego zdarzenia. Dass dieses Ereignis eine Kraftquelle in uns ist. Aby to zdarzenie stało się źródłem mocy dla nas. Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Może jeszcze dwa, trzy zdania do tego. Wir brauchen den Herrn Jesus für unseren Weg über diese Erde in einer zweifachen Art. My potrzebujemy Pana Jezusa na drodze naszego życia na tej ziemi z dwojakich powodów. Wir brauchen ihn als den großen Tröster. Potrzebujemy go po pierwsze jako tego wielkiego pocieszyciela.
Und wenn ich Trost brauche, dann beschäftige ich mich mit dem Herrn, wie er hier auf dieser Erde gelebt hat. I gdy potrzebuję pociechy, to zajmuję się moim Panem w tym czasie, gdy on żył na tej ziemi. Dann gucke ich auf den, der in allem versucht, geprüft worden ist, ausgenommen die Sünde. I wtedy ja spoglądam na tego, który we wszystkim był doświadczony na tej ziemi, był kuszony i nigdy nie popełnił grzechu. Dann gucke ich auf den, der jedes Leid erduldet hat, was es gibt. I wtedy spoglądam na tego, który wycierpiał wszelkie rodzaje cierpienia, które na tej ziemi mogły się pojawić. Von dem Jesaja sagt, er war der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Bo Izajasz określa go jako męża boleści i jako tego, który żyje na co dzień z cierpieniem. Das ist mein Trost. I wtedy to jest dla mnie moją pociechą. Aber nur Trost alleine reicht nicht. Ale sama pociecha sama w sobie nie wystarcza mi. Ich brauche auch Kraft. Ja potrzebuję również i mocy. Und dann gucke ich auf den auferstandenen Christus. I wtedy muszę spoglądać na tego zmartwychwstałego Chrystusa. Von dem Kolosser 3 sagt, dass er zu Rechten Gottes sitzt. Tak jak czytamy w liście do Kolosan w 3 rozdziale, zmartwychwstały i zasiadł po prawicy Bożej. Ja, sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist. I rozmyślajcie o tym Chrystusie, który jest w górze. Der Macht über den Tod hat. O tym, który ma tą moc nad śmiercią. Der Millionen Gläubigen im Bruchteil einer Sekunde auferwecken wird. Jako tego, który miliony wszystkich ludzi wierzących w ułamku sekundy wszystkich zmartwych zbudzi i żywych zabierze ze sobą do nieba. Siehst du, das ist der Sinn des prophetischen Wortes. I taka właśnie jest treść albo sens wszystkich słów proroczych. Nicht, dass Prophetie irgendwie so angelerntes Wissen ist. Aby to proroctwo nie było dla nas tylko jako taka wiedza, którą się tylko głową nauczymy na pamięć. Ale to proroctwo musi być w naszych sercach. I ono nam pokazuje, że u Chrystusa znajdziemy wszelką moc, wszelką siłę dla nas. Das ist es, wenn er sagt, dass der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. I to właśnie jest treść tego końca tego 19 wiersza. Wzejdzie jutrzenka w sercach waszych. Dass ihr jetzt schon in dem Bewusstsein dieser Kraftquelle euren Weg geht. Abyśmy już teraz w tej świadomości tego źródła mocy mogli dalej iść drogą naszego życia. Das hat Gott uns geschenkt. Bóg nam właśnie to wszystko podarował. Da müssen wir uns befleißigen, es zu einem Teil unseres Lebens zu machen. Ale to od nas teraz zależy, abyśmy my przyłożyli teraz nasz wysiłek, naszą pilność, aby treść tego stała się cząstką naszego życia. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir das auch tun. I ciągle na nowo musimy sobie nawzajem o tym przypominać, abyśmy tak czynili.